To siemanko wszystkim, witam was serdecznie po krótkiej przerwie, Kevin Nowacki, MMAFist.pl, a dziś moim rozmówcą Grzesiek Szolda, siemanko. Cześć wszystkim. Także dzisiaj spotykamy się tutaj z powodu ogłoszenia twojej walki, wystąpisz na gali Seaside Battles w Dziwnowie, będzie to twój drugi występ dla tej organizacji, także jeszcze zanim przejdziemy do samego pojedynku, ja bym chciał tutaj poruszyć kilka tematów z przeszłości, ale na samym początku zapytam cię, jak tam forma, jak tam idzie, jak tam idą przygotowania, bo wiem, że jesteś po kontuzji i niestety ostatnio musiałeś wycofać się z jednego pojedynku. Na razie wszystko idzie powoli do przodu. Gdzieś tam jeszcze trochę odczuwam ból związany z tą kontuzją niestety, ale coraz lepiej jest. Od ortopedy dostałem zielone światło, że mogę trenować, że tam miejmy nadzieję nic poważniejszego się z tego nie podzieje, także jedziemy z treningami, zaczynamy już wchodzić powoli w obóz mocny, więc miejmy nadzieję, że zdrowie dopisze tym razem. Przygotowania do tego pojedynku, tak jak standardowo, jak do poprzednich starć, No Limit Cuisine i MMA Grudziądz będzie ci towarzyszyć? Tak. Cały czas i w Cuisine, i w Grudziądzu treningi będę cisnął na pewno. Może gdzieś tam się uda jeszcze gościnnie pojechać do jakiegoś klubu, ale zobaczymy też w dużej mierze, jak czas na to pozwoli. Gala Seaside Battles to jest takie wydarzenie, można powiedzieć, letnio-wakacyjne. Tutaj raz, dwa razy do roku będzie się prawdopodobnie odbywać ta gala, tak właśnie sezonowo. Ty miałeś okazję już walczyć na gali Seaside, na poprzednim wydarzeniu właśnie od tej organizacji. Tam mierzyłeś się z Krzysztofem Dobrzyńskim. Ja cię zapytam właśnie o twoją opinię dotychczasową na temat Seaside, jak ci się podobało w ogóle występ na poprzedniej gali? No, ogólnie bardzo fajnie. Wiadomo, gdzieś tam jakieś drobne rzeczy na pewno, które tam brakowało jakichś dociągnięć przy poprzedniej gali, na pewno wyciągnęli wnioski i będzie już tylko lepiej, ale ogólnie dobrze wspominamy, fajnie było, fajna gala. Tym bardziej cieszymy się, że jest okazja zawalczyć też na drugiej. Bo jest fajnie wszystko organizowane, tak z głową na pewno. Wspomniałem tutaj o Krzysztofie Dobrzyńskim, który był twoim przeciwnikiem na poprzedniej gali i można powiedzieć, że jest tutaj jakieś nawiązanie, no bo Krzysztof Dobrzyński jest wspólnym elementem u ciebie i u twojego rywala, bo jak już wiemy, zmierzysz się z Maćkiem Kalicińskim i właśnie tutaj Rio z klubu Berserkers jest wspólnym mianownikiem. Ja bym cię chciał zapytać o opinię na temat właśnie twojego najbliższego przeciwnika. Już doświadczony zawodnik, bo 8 pojedynków na koncie, walki dla FEN-u, dla KSW również się zdarzyła. Ostatnio jednak ta taka gorsza pasta u niego, bo to są 3 porażki z rzędu. Co ty sądzisz na temat Maćka? No na pewno bardzo mocny zawodnik mimo wszystko. A to, że tam jakoś nie idzie ostatnio kiepska passa, to nie zmienia faktu, że jednak jest dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem i tego na pewno nie można ujmować. Z tego co pamiętam, chyba 4-4 ma rekord, no ale te wszystkie zwycięstwa pamiętam chyba przez nokauty ma wygrane bodajże, jeśli dobrze pamiętam. A tak, no, nastawiam się na dobrą bitkę. Myślę, że będzie spoko. Maciek Kaliciński, twoim zdaniem będzie to jeden z trudniejszych przeciwników w twojej karierze, bo jednak jest ten Krzysiek Dobrzyński, który wygrał z Maćkiem, ale chyba poza Krzyśkiem to będzie też takie dla ciebie dosyć spore wyzwanie. Tak, no to jest moja dopiero, powiedzmy, czwarta walka, tak? W ogóle to on na tą chwilę Maciek samych zwycięstw, czy zarówno też porażek, z której strony by nie patrzeć, ma więcej występów niż ja w ogóle walk, więc tutaj na pewno doświadczenie będzie na jego korzyść grało. Czy będzie najmocniejszy, okaże się w klatce. No, Krzysiek Dobrzyński też jest mocnym zawodnikiem, co zresztą udowodnił, pomijając, raz już pomijając, że ze mną wygrał, no to z Maćkiem też,
i bardzo dobrą walkę dali razem, więc z której strony by do tego nie podchodzić, to na pewno będzie ciężka walka. Oglądając twoje pojedynki, no to zdecydowanie tutaj twój parter wysuwa się jako taka główna płaszczyzna, bardzo, bardzo tutaj kreatywnie kulasz się w tym parterze, a ja właśnie bym chciał zapytać cię o ten grappling, bo widzę, że regularnie też startujesz w różnego rodzaju zawodach. Jak ty to traktujesz? Mieszasz sobie to po prostu z walkami swoimi zawodowymi w MMA? Znaczy ja bardziej do tego podchodzę zabawowo, gdzieś tam zajawkowo pod te zawody na BJJ, gdzieś żeby tam nie wypadać z obiegu, chociaż w tym startować. Wiadomo, gdzieś tam na tych amatorskich zawodach raz, że nie wiem, czy jest sens startować niby gdzieś tam, ale jakiś tam sens zawsze może niby jest, ale przy tym, że mam walki zawodowe, no to i tak nie mogę startować w żadnej niższej formule niż full contact. A tak jak jeździmy z chłopakami młodymi z klubu, to widzę wszędzie praktycznie puste są te kategorie, więc nie ma nawet sensu się tam wpisywać, no nawet biorąc pod uwagę to, no, żeby to tylko na przetarcie zrobić. Także, a w BJJ zawsze jest tam dużo ludzi na zawodach, także spokojnie, zabawowo, bez żadnej presji, ja tam po prostu jadę pokulać się z innymi zawodnikami, czysto sparingowo do tego podchodzę. Tutaj dla nowych osób, dla widzów naszego kanału, tutaj jeśli macie ochotę, no to tutaj polecamy obejrzeć walkę Grzesia z Krzysztofem Osmałkiem. Tam bardzo, bardzo fajne, efektowne poddanie, które u nas też było nominowane do poddania roku, także sprawdzajcie na naszych mediach społecznościowych. No i troszkę chciałbym się też cofnąć do tego pojedynku, no bo tak jak już wspomniałem, takie bardzo, bardzo efektowne było to poddanie. Dojście do tej nogi wyglądało to na pewno fajnie dla widzów i też sporo portali to doceniło, bo też bodajże u Polish Fighters była ta nominacja. Cieszy, motywuje właśnie do dalszej pracy? Pewnie, że tak. Zawsze każde jakiekolwiek tam wyróżnienie motywuje do dalszej, do cięższej pracy, żeby w kolejnym roku nie było przynajmniej gorzej. Zapytam cię też o nowy management, bo na twoich mediach i na mediach tutaj Artura widziałem, że jesteście tutaj, no jakby weszliście we współpracę z Papaj Management. Co możesz powiedzieć na ten temat? Znaczy ta nasza współpraca dopiero się tak naprawdę zaczyna i gdzieś tam dopiero się będzie rozkręcać. Do walki z Rybczyńskim, no to też tak naprawdę podejrzewam, że gdyby Artur tam nie podziałał, to też by było dużo ciężej. No niestety w ogóle do niej nie doszło, ale problem polegał na tym, że ciężko było znaleźć jakiegoś przeciwnika dla mnie. Między innymi podejrzewam, że przez to, że właśnie z Krzyśkiem Osmałkiem te poddanie fajnie wyszło, gdzieś tam z Krzyśkiem Dobrzyńskim też się na pełnym dystansie pobiliśmy, też mimo wszystko ta walka nie skończyła się jakoś szybko, w jakiś tam niechciany dla mnie sposób. No i niestety, ale gdzieś tam zaczęli wymyślać, że chcieliby tam kogoś, powiedzmy, teoretycznie przynajmniej słabszego dla jakichś tam zawodników i zaczęły się problemy ze znalezieniem jakiejś walki. No i potem akurat na szczęście dzięki Arturowi tu się udało na wirtuozie. Niestety, tak jak wspomniałem, do tej walki nie udało się w zdrowiu dotrzymać. I miejmy nadzieję, że tutaj będzie odwrotnie i że tu będzie wszystko zgodnie z planem, że zdrowie dopisze i pójdzie po mojej myśli cały obóz przygotowawczy, a potem już zostanie tylko zabawa. Ta współpraca z Arturem na pewno jest też fajna pod względem zawodniczym, bo Artur jest też organizatorem kilku gal, więc na pewno będzie gdzie startować, jeśli nie udałoby się gdzieś tam znaleźć tej walki szerzej w Polsce, no to na pewno u Artura na galach zawsze będzie dla was podopiecznych tego Papaj Management miejsce. Co ja bym tak chciał na koniec jeszcze zapytać o twoje plany na najbliższy rok. Ile pojedynków chciałbyś stoczyć? No i oczywiście, czy chciałbyś zapolować na kolejną nominację do poddania, może tym razem już taką zwycięską? Zobaczymy. Czas pokaże, jak to się wszystko potoczy.
tak naprawdę, no nie wiem, czy jest co planować, ile walk bym chciał zrobić. No na pewno jak ja bym chciał zrobić jeszcze przynajmniej jedną, może dwie w tym roku, poza tą, co będzie teraz. Fajnie by było, mam nadzieję, że zdrowie dopisze, no bo to tak naprawdę wszystko od tego zależy. No ostatnio plaga kontuzji mi się tutaj nazrzucała od walki z ostatniej z Krzyśkiem właśnie też na Seaside Battles. Co chwilę coś tam wyskakuje i też mnie to mocno wyhamowało, gdzie ten zeszły rok, no koniec końców, nie wyszedł źle. Więc mam nadzieję, że w końcu to będzie ten moment, w którym coś się ruszy i po lipcu już tam będę mógł sobie spokojnie dalej planować jakieś kolejne występy. Także z mojej strony to wszystko. Ja Ci bardzo dziękuję za udzielony wywiad, za poświęcony czas. Jeśli chciałbyś dodać coś od siebie na koniec, przekazać coś fanom, kibicom, to oddaję Ci tutaj czas na linii. Super, też dzięki wielkie. No chciałbym tu na wstępie już na zapas może trochę podziękować za zaangażowanie trenerów, zarówno z Kwidzyna, jak i z Grudziądza i chłopaków, z którymi dzielę matę. Tu na pewno też mocno wspiera mnie Patrycja ze Zdrowej Szamy. Cały czas tutaj działamy, cały czas catering działa, więc to jest też na pewno mega wzmocnienie. Arturowi za pomoc w organizacji walk, za to, że też gdzieś tam cały czas jesteśmy w kontakcie i pomaga mi to wszystko ogarnąć w tym całym półświatku. Oktagon Grudziądz też dziękuję za to, że pomaga, że wspiera gdzieś tam, ułatwia trochę te treningi tym sprzętem od siebie. No i tutaj jeszcze też dla Michała Lecha podziękowanie, że podjął się przygotowania fizycznego mojego, więc tutaj też z ciężarami trochę walczymy, mam nadzieję, że tam będzie to czuć w lipcu i będzie widać różnicę w klatce. Także jeszcze raz wielkie dzięki, widzimy się już pewnie na Fight Weeku przed Seaside Battles. Do zobaczenia.